Cieszymy się bardzo, że możemy się z Państwem spotkać. To jest dla nas doniosła chwila, dlatego że jesteśmy w połowie realizacji naszego projektu Kultura a wrażliwość społeczna. Za nami już warsztaty wokalne, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko młodzieży tarnowskiej szkoły muzycznej, ale również jeśli chodzi o młodzież z Gorlic. Mieliśmy też kilka osób, które śpiewa na co dzień w jednych z tarnowskich chórów i też chciały podnosić swoje umiejętności i uzyskać konsultacje z panem profesorem Jackiem Osinkowskim. Pan profesor Jacek Osinkowski po raz kolejny właśnie prowadził wspomniane warsztaty, ma wspaniałe podejście do młodzieży, jest wspaniałym pedagogiem, nie tylko właśnie wykładowcą akademickim, ale również doświadczonym wokalistą, który kreuje, czy wykreował już do tej pory kilkanaście różnych postaci ze świata opery, operetki w Operze Krakowskiej, ale również w innych, współpracuje z innymi teatrami muzycznymi czy z innymi instytucjami kultury. Warsztaty wokalne za nami. W dniu dzisiejszym konkurs wokalny, trzeci tarnowski konkurs wokalny i jakby cały proces przyjmowania zgłoszeń przeszedł nasze oczekiwania, dlatego że z tarnowskiego konkursu wokalnego zrodził nam się już wojewódzki konkurs wokalny, bo jak patrzymy na zgłoszenia, które do nas napłynęły, to są zgłoszenia nie tylko właśnie z Tarnowa, ale również ze szkoły wokalnej z Bochni, jak i również ze Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie, gdzie również mamy dwa zgłoszenia. W sumie w ramach rekrutacji otrzymaliśmy 11 zgłoszeń. Dzisiaj o godzinie 15 rozpoczynamy konkurs wokalny. Młodzi artyści zaprezentują się właśnie w naszej tarnowskiej filharmonii, małej tarnowskiej filharmonii, przed jury, który będzie pracował w składzie. Pan profesor Jacek Osinkowski, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie, ale również pani Agata Flondro, pedagog Szkoły Wokalno-Aktorskiej właśnie z Krakowa, jak i również pani Lidia Jaśnińska jako przedstawiciel naszego stowarzyszenia oraz pani dyrektor Szkoły Muzycznej, pani Światłowska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Jeśli chodzi o zgłoszenia, zostanie właśnie każdy z osób, które przystępują do tegoż konkursu, wykonają po jednym utworze, przez siebie zaproponowanym utworze. Następnie komisja konkursowa dokona oceny, oczywiście walorów wokalnych, ale również jakby gry aktorskiej, wykreowania pewnej postaci, którą starają się właśnie wcielić. Następnie zaraz zostanie ogłoszony wynik i oczywiście komisja konkursowa dokona wyboru pierwszych trzech miejsc i oczywiście również dwa wyróżnienia. Laureaci, jako największa nagroda, to będzie dla nich możliwość wykonania swoich utworów podczas naszego galowego koncertu, który odbędzie się 26 grudnia o godzinie 17 w hali widowiskowo-sportowej w Tarnowie. Wykonają oczywiście z Towarzyszeniem Orkiestry Arte Symfonico, ale również wokalistów, którzy będą właśnie występować podczas tego koncertu, w związku z tym między innymi również pani Alicja Płonka, pedagog, nauczyciel Szkoły Muzycznej w Tarnowie, czy Jacek Osinkowski, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, jak wcześniej wspomniałem, śpiewak opery krakowskiej, kreujący wiele postaci muzycznych na deskach teatru czy scen muzycznych. W związku z tym cieszymy się bardzo, że w tym roku
tym trudnym roku udało nam się przygotować i przeprowadzić w miarę w normalnych warunkach i warsztaty wokalne, i konkurs wokalny. No, przed nami właśnie ten konkurs wokalny, ale też będziemy go realizować w normalnych warunkach, jeszcze bez jakiejkolwiek obostrzeń. No i też mamy nadzieję, że 26 grudnia hala widowiskowo-sportowa w Tarnowie na Górniskach wypełni się publicznością, tą wspaniałą tarnowską publicznością, i że będzie to wielkie wydarzenie muzyczne miasta Tarnowa. Partnerem tego projektu jest również województwo małopolskie. Dzięki województwu małopolskie realizujemy właśnie te trzy etapy, oczywiście do samego koncertu. Mamy również innych samorządowców, innych jednostki samorządowych, które udzieli nam wsparcia w postaci grantów. Teraz proszę bardzo pani Lidia Jasińska. Szanowni Państwo, wartością dodatnią naszego wydarzenia jest to, że wartością dodatnią naszego wydarzenia jest to, że obok tych walorów artystycznych, jakie potem są na koncercie galowym, to jednak dużą wartość stanowią warsztaty artystyczne, które z roku na rok, jak powiedział pan prezes, osiągają coraz wyższy poziom, i to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ chodzi o to, aby muzyka klasyczna docierała do wszystkich środowisk, a przede wszystkim do środowisk młodzieżowych. I to nam się udaje. Pokazaliśmy to już w kolejnych warsztatach. Natomiast ja myślę, że dzisiejszy konkurs pokaże również, jak wielkie perełki mamy zarówno na terenie Tarnowa, jak i regionu. Myślę, że to, że będą występować na scenie obok doskonałych artystów już scenicznych młodzi artyści, to jest wielki sukces, ale także to mobilizuje młodych ludzi do tego, by jednak wiązać się z muzyką klasyczną i doceniać jej walory na co dzień. Szanowni Państwo, poprzez działanie stowarzyszenia myślę, że w sposób znaczący przyczyniamy się do tego, co w pewnym momencie, w pewnych miesiącach, latach było chyba niedoceniane, mianowicie muzyka klasyczna. Próbowaliśmy, i myślę, że skutecznie to robimy, odświeżyć zarówno program, wykonawców, ale też takie podejście do muzyki klasycznej po to, aby ona była bardziej słuchana, bardziej oglądana. Wiele osób, które nie miało do czynienia wcześniej z tą muzyką, dzisiaj już staje się jej fanami, wraca do niej i chętnie uczestniczy w naszych spotkaniach, do czego z całego serca wszystkich na te koncerty zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? W kontekście tego konkursu, no to chyba możemy powiedzieć, że talentów nam tutaj w regionie muzycznych nie brakuje. Przede wszystkim jakby podłoże całej naszej, podłożem dla założenia naszego stowarzyszenia, dla naszej aktywności jest wspieranie właśnie tych młodych ludzi, tych perełek, które kształtują swoje postawy, swoje zachowania i swój warsztat wokalny w szkole muzycznej tutaj w Tarnowie. Wspaniała szkoła, wspaniali pedagodzy. Natomiast to, co staramy się przede wszystkim też robić, to patrząc czasami w ich historię właśnie tych młodych osób. Znam wiele osób, które wspaniale się zapowiadało, niemniej jednak poprzez brak takiego bycia scenicznego, poprzez brak kontaktów, no, czasami zakończyło swoją edukację na poziomie
szkoły drugiego stopnia, szkoły muzycznej. Natomiast też znam z drugiej strony wiele osób, które na przykład jedna tarnowianka, która również kilkakrotnie już występowała w tych wcześniejszych przeze mnie organizowanych koncertach Funduszy z Kulturą, gdzie właśnie młoda pani po pierwszym stopniu Akademii Muzycznej w Krakowie otrzymała stypendium w Stuttgarcie, skończyła szkołę właśnie w Stuttgarcie, a w tej chwili, w tym roku, bo to w obecnym roku to wszystko się dzieje, uzyskała etat w Teatrze Muzycznym w Salzburgu. W związku z tym to pokazuje, że mamy wspaniałe talenty, mamy wspaniałe perełki wokalistyki, ale właśnie poprzez brak pewnych kontaktów, poprzez często brak pewnego obycia scenicznego, kiedy przystępują już do egzaminu w szkole muzycznej, no pamiętajmy, że w Krakowie o jedno miejsce walczy ponad 20 chętnych. W związku z tym czasami niewielki, jak gdyby niewielki jakiś problem, jakiś dylemat prowadzi do tego, że ten młody człowiek jednak nie uzyskuje tego miejsca w Akademii Muzycznej. Natomiast my się cieszymy, że z drugiej strony, z tego co wiem, to już w tej chwili 6 naszych laureatów dostało się do szkół muzycznych, do różnych szkół muzycznych, czy to właśnie w Warszawie, czy w Łodzi, czy w Katowicach, czy w Krakowie. Laureatka, ubiegłoroczna laureatka studiuje, jest w tej chwili studentką Akademii Muzycznej w Krakowie. W związku z tym to właśnie pokazuje, że i te warsztaty, i to bycie, i zdobycie doświadczenia również tego scenicznego, bo też proszę o tym pamiętać, że no, to nie jest tylko możliwość pokazania się na scenie i wystąpienie w programie obok innych osób, ale na tej scenie tam rodzą się koleżeńskie kontakty. To ci wokaliści, którzy na co dzień występują, jak chociażby w ubiegłym roku mieliśmy też naszych tarnowian, tak? Mieliśmy panią Ewelinę Szybliską, czy pana Łukasza Gaja, gdzie właśnie czy to na próbie generalnej, czy w jakimś innym miejscu. W związku z tym ci doświadczeni artyści udzielali pewnych wskazówek właśnie dla tej młodzieży, tak? Na co zwrócić uwagę, tak? W jaki sposób stawiać ten głos, w jaki sposób podchodzić do tej góry, tak? Bo często to są, w wokalistyce to są też takie działania psychologiczne, które kształtują potem cały nasz organizm, a wszystko to się po prostu w głowie rodzi, tak? I to są ważne, często bardzo ważne uwagi, spostrzeżenia, które ci młodzi ludzie zdobywają, potem mają zdecydowanie lepiej już w kolejnych jak gdyby etapach tego rozwoju wokalnego. A powtarzając za wielkim muzykiem panem Paderewskim, to talent to jest 3%. 97% to jest praca, 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 ciężka praca. W związku z tym czasami też pracując, nie mając wiedzy, czy nie mając pewnego jakby doświadczenia w kontekście rozwoju tego właśnie tego głosu, prowadzenia tego głosu, no ci młodzi ludzie się jakby zatrzymują na pewnym etapie, dlatego że nie są już pewnego poziomu przeskoczyć. A tego się nie da, tak jak na nauce gry na jakichś innych instrumentach muzycznych, można to wszystko pokazać, tak? A to jest wszystko gdzieś tam w nas, tak? My wiemy, że mamy przeponę, mamy żebra, tak? Ale w jaki sposób połączyć właśnie tą pracę żeber z przeponą, w jaki sposób właśnie postawić ten głos, w jaki sposób jego szukać w rezonatorach, tak? Szukać pewnego miejsca, gdzie powstaje odpowiednie brzmienie, to tego się nie da pokazać, tak? To poprzez lata praktyki trzeba do tego samemu dojść. W związku z tym dzięki takim spotkaniom, dzięki takim wspaniałym pedagogom no, można to osiągnąć i my staramy się tym młodzieży w tym pomagać. Mamy bardzo dużo talentów i staramy się, aby nie tylko muzyka popularna, nie tylko muzyka rozrywkowa, ale też często obserwujemy, na czym też ja sam ubolewam, gdzie często w tych mekkach muzyki klasycznej, w filharmoniach, czy w innych miejscach no, promuje się muzykę disco polo. Ja nic nie mam do muzyki disco polo, tylko że wszystko ma swoje miejsce. I często jak tak kilka razy byłem
Rusławicach, to tak myślę, że tam Penderecki się przewraca, słuchając, jak tam różne folkowe kapele występują właśnie tam w Filharmonii. Warto jeszcze podkreślić, że dla młodych osób ważnym jest to, że mają szansę wystąpić w towarzystwie orkiestry. To jest istotne, dlatego że najczęściej oni występują no, na scenie z jednym akompaniatorem. Tutaj mają tą szansę wystąpić już z orkiestrą. To jest ogromne nie tylko przeżycie, ale również i doświadczenie. I to stwarza im taką możliwość. To obycie sceniczne, ale też obycie z orkiestrą. Kto 26 zaśpiewa z takich gwiazd? Ale to będziemy robić następną konferencję. Tak, będziemy o tym nie mielibyśmy o czym mówić. To znaczy, ponieważ cały czas jeszcze trwają rozmowy, przygotowywania do finałowego zestawu artystów, wobec tego nie będziemy jeszcze dzisiaj zdradzać, kto jest no, tym wiodącym artystą. Proszę Państwa, staramy się, aby przede wszystkim w każdych z tych naszych koncertów akcentować tarnowskich artystów, tarnowskich wykonawców. I to również będzie ważne, istotne w tym tegorocznym koncercie. Jak wcześniej wspomniałem, miała występować pani Maria Polańska i też prowadziłem, to jest właśnie ta osoba, o której mówiłem, która w tym roku skończyła właśnie studia w Stuttgarcie, drugi stopień. Niemniej jednak jako młoda artystka w Salzburgu z pewnością będzie miała jakieś tam różne zobowiązania, ale staramy się w dalszym ciągu kontynuować tą naszą ideę pokazywania tarnowskich wykonawców, tarnowskich wokalistów. I tak również będzie w tym roku. Dobrze, skoro nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za obecność i za pytania, bardzo interesujące pytania, które mogliśmy rozwinąć pewne kwestie z Państwa strony istotne, ważne, wrażliwe. Dziękuję bardzo.